Była msza święta, apel poległych oraz salwa honorowa. W ten sposób uczczono 97. rocznicę wymarszu Śmigielskiej Kompanii do Powstania Wielkopolskiego. Świętowanie rocznicy miało bardzo uroczystą oprawę. Rozpoczęło się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej. Mszę świętą odprawił ksiądz Krzysztof Mizerski, proboszcz parafii. Dziś mamy szczególna okazja do tego, by właśnie wspomnieć tych, co odeszli i przywołać ich niejako naszej pamięci dzisiaj do tej Eucharystii, która sprawowana jest w intencji powstańców wielkopolskich z okazji wymarszu Kompanii Śmigielskiej na Powstanie Wielkopolskim. Podczas mszy w okolicznościowym apelu wystąpili uczniowie zespołu szkół w Starym Bojanowie, którzy przytoczyli historię Powstania Wielkopolskiego i wydarzenia, które odbywały się na terenie gminy Śmigiel. Sytuacja Wielkopolski była wtedy jeszcze bardzo trudna, bo Niemcy czuli się tu pewni i nie mieli wcale ochoty ustępować z tych ziemi. Powstanie Wielkopolskie, lat 1918-1919. Najbardziej znany ruch zbrojny Wielkopola. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiele, kraju dobry los. Góra z mocą kręczenika, mowa z tebi z prostęcika, przeszłość wielka zniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. 27 grudnia, około godziny 17, padły w centrum Poznania pierwsze strzały. Powstanie wybuchło. Franciszek Latajczak i Antoni Andrzejewski to pierwsi powstańcy, którzy polegli podczas ataku na polskie prezydium policji. Kórnik, Września, Gniezno, Rogożna, Wągrowiec. Co do Śmigla, to 8 stycznia 1919 roku na budynku ratusza w tym mieście zawiesił biało-czerwony sztandar. Dzięki bohaterom tamtych dni i w wyniku powszechnego działania powstanie zakończyło się włączeniem Wielkopolski w granicy otworzonego po latach niewoli państwa polskiego. Nikt z nas nie zapomni tych trudnych i ciężkich dni. Dalsze uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 97 lat odbyły się pod obeliskiem powstańców wielkopolskich na Placu Rozstrzelanych. Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Pamięć bohaterów tamtych wydarzeń apelem pamięci. Apel pamięci poprowadzi kapitan Artur Łubianka. Wzywam do uroczystego apelu wszystkich powstańców.
ze Śmigla i okolic, którzy nie bacząc na swój młody wiek, opuścili domy rodziców, aby walczyć o niepodległość ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i pęk! Kwiaty pod obeliskiem powstańców wielkopolskich złożyły władze gminy Śmigiel, przedstawiciele instytucji, harcerze i młodzież.